Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy na konferencji prasowej Konfederacji w temacie nowelizacji prawa górniczego i geologicznego. Nowelizacji, która weszła 28 października, więc dopiero co w życie. Szanowni państwo, ta nowelizacja to jest kolejny przykład zamachu PiS-u na własność prywatną i jednocześnie głęboki dowód na jakość stanowionego w Polsce prawa, na bardzo niską jakość stanowionego w Polsce prawa, bo tutaj naprawdę się michałki kryją. Ale wniosek generalny jest taki, że minister klimatu i środowiska będzie mógł wstrzymać jakiekolwiek inwestycje na działkach również prywatnych, jeśli uzna, że znajdują się pod nią tak zwane złoża strategiczne surowców. I teraz musimy pochylić się na moment w analizę prawną tego zapisu. Szanowni państwo, zgodnie z definicją legalną, złożem strategicznym jest złoże kopaliny, które ze względu na jego znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju podlega szczególnej ochronie prawnej. To jest bardzo nieostra definicja, bo mamy odniesienie znowu do złoża kopaliny. Tutaj kolejna definicja legalna z tej ustawy. Złożem kopaliny jest naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Szanowni państwo, więc pojawia się tutaj znowu sformułowanie w tym uściśleniu innych substancji. Więc minister może uznać wydobycie jakichkolwiek substancji za, że może przynieść korzyść gospodarczą i może być to podciągnięte pod złoże strategiczne. To niestety w państwie PiS, w państwie PO rodzi bardzo poważne obawy o nadużywanie tego prawa. Rodzi poważne obawy o potencjalną przestrzeń korupcyjną. I co trzeba jeszcze podkreślić? Od decyzji ministra nie będzie przysługiwało odwołanie, więc jest naruszona zasada dwuinstancyjności. Mało tego, jest również naruszenie innych powszechnie obowiązujących przepisów, mianowicie nie będzie przysługiwało odszkodowanie dla takiego właściciela prywatnej działki. Także Konfederacja staje ponownie, nie pierwszy raz i nie ostatni, zawsze to będziemy robić w obronie zdrowego rozsądku, w obronie interesu narodowego, ale w obronie własności Polaków. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, jesteśmy za tym, żeby chronić strategiczne złoża, oczywiście, ale nie można budować prawa, które rodzi bardzo poważne możliwości nadużycia własności prywatnej, tworzy podstawę do ataku na własność prywatną. Uprzejmie proszę o zabranie głosu posła Włodzimierza Skalika. Szanowni państwo, ustawa o gospodarce nieruchomościami bardzo precyzyjnie reguluje przypadki, gdy dochodzi do kolizji między interesem państwa czy samorządu, a interesem właściciela jakiejś nieruchomości, która na przykład stanowi przeszkodę w realizacji jakiejś ważnej inwestycji z punktu widzenia interesu publicznego. I tam mamy wszelkiego rodzaju poprawne rozstrzygnięcia, że właściciel takiej nieruchomości ma prawo zaskarżyć decyzję, ma prawo domagać się weryfikacji wysokości odszkodowania, które jest mu proponowane. Jest jak najbardziej stroną takiego procesu. Prawo w takim przypadku zabezpiecza interes zwykłych ludzi. Natomiast ta ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości jest obrazą dla szacunku, dla prawa własności zwykłych ludzi. To jest, można powiedzieć, neosanacyjna pogarda Prawa i Sprawiedliwości dla elementarnych praw własności, ponieważ w przypadku wydania decyzji zakazu zabudowy na terenie jakiejś nieruchomości, ta nieruchomość z takim obciążeniem natychmiast traci na wartości. Natychmiast traci na wartości. I w związku z tym uważamy, że to jest nie do przyjęcia. Również brak jakiejkolwiek możliwości odwołania się od decyzji
ministra będzie powodowało, że tych decyzji może być wydawanych bardzo wiele, w bardzo wielu przypadkach w sposób nieuzasadniony. W sposób nieuzasadniony. Również ten rodzaj prawa arbitralnego, które zostało przekazane w ręce ministra klimatu i środowiska, narusza również prawa samorządu terytorialnego, na terenie którego tego typu zakazy będą ustanawiane. To są decyzje jednostronne ministra, bez jakiejkolwiek dwustronnej komunikacji i można się spodziewać, że na terenie niektórych jednostek samorządowych będą całe ogromne obszary terenu objęte zakazem zabudowy, która nie wiadomo, czy kiedykolwiek taka inwestycja, eksploatacja tych złóż będzie kiedykolwiek miała miejsce. W związku z tym Konfederacja, stojąc na gruncie zabezpieczenia praw własności, wolności i bezpieczeństwa zwykłych obywateli, podejmie inicjatywę ustawodawczą po to, by zabezpieczyć interes zwykłych obywateli. Będziemy starali się przygotować nowelizację tych przepisów tak, aby po pierwsze właściciel nieruchomości, która zostanie objęta zakazem zabudowy, mógł się odwołać od tej decyzji. Mógł się odwołać, podważyć ją, bo być może niektóre te decyzje będą podejmowane w sposób wadliwy, nieuzasadniony. Również będziemy starali się, by właściciel takiej nieruchomości mógł uzyskać odszkodowanie za straty, za utratę wartości tej nieruchomości wskutek objęcia jej zakazem zabudowy. Tego typu projekty będziemy mogli wnosić dzięki temu, że w nowej kadencji Konfederacja będzie dysponowała klubem, będziemy mogli samodzielnie podejmować inicjatywy ustawodawcze i w tej kwestii z całą pewnością tak postąpimy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. Czy są pytania? Jak nie ma, to zapraszamy do śledzenia naszych profili w sieciach społecznościowych. Dziękujemy bardzo.